9 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji. Z tej okazji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się pierwsza konferencja antykorupcyjna. Puste słowa i brak czynów. Tak działania rządu Donalda Tuska w walce z łapówkarstwem charakteryzuje opozycja. Warto zauważyć, że w czasie 3-letnich rządów obecnej koalicji sentencja pecunia non olet, czyli pieniądze nie cuchną, szczególnie te zdobyte nielegalnie, zyskała wielu zwolenników. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, sala kolumnowa. Tuż po godzinie 10 rozpoczyna się antykorupcyjna konferencja. Ze swojej strony pragnę zapewnić, iż Centralne Biuro Antykorupcyjne dołoży wszelkich starań, by konferencja antykorupcyjna w przyszłości przerodziła się w wydarzenie cykliczne. Zapewnia szef CBA Paweł Wojtunik. W imieniu premiera przemawia Jacek Cichocki, sekretarz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. Wiosną 2008 roku pan premier sformułował dla służb specjalnych bezprecedensowe zadanie pod hasłem tarcza antykorupcyjna. Na sali są także m.in. szef ABW Krzysztof Bondaryk oraz pełnomocnik rządu do spraw opracowania programu zapobiegania nieprawidłowościom w instytucjach publicznych Julia Pitera. Mówi o korupcji w Polsce, a raczej o jej braku. Może właśnie dlatego, że nie wybuchają żadne wielkie skandale, dowodzi, że państwo jest nieźle monitorowane. To tylko słowa, słowa i jeszcze raz słowa. Rząd nie robi nic, by zwalczać szerzącą się w Polsce korupcję, zaznacza prezes PiS Jarosław Kaczyński. Słynne wykrycie nadużycia w postaci zakupu dorsza za 8 zł, chyba 10 groszy jest tutaj dobrym przykładem. Robi za to Platforma Obywatelska, ale nie w wykrywaniu, lecz tuszowaniu korupcyjnych afer. Przykłady można mnożyć. Sprawa Beaty Sawickiej, afera hazardowa, ostatnie korupcyjne zachowania senatora PO Romana Ludwiczuka oraz popieranie w wyborach Jacka Karnowskiego, na którym ciążą zarzuty o korupcję. To tylko niektóre przykłady. Rycho ma się dzisiaj w Polsce dobrze, a chyba też nie najgorzej jest, jeżeli chodzi o klimat dla Mira i Zbycha. Podsumowuje były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński. Jednak sprawy mają się jeszcze gorzej. Jak informuje były szef CBA Mariusz Kamiński, od czasu wyrzucenia go z biura przez premiera Donalda Tuska za wykrycie afery hazardowej, jego współpracowników spotykają prześladowania. Nastąpił odwet na kadrze kierowniczej Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Mniej więcej około 90% funkcjonariuszy kadry kierowniczej pionów operacyjno-śledczych zostało zmuszonych do odejścia z CBA. Jest to ogromna strata. Byli to ludzie niezwykle dynamiczni, bardzo doświadczeni często, wywodzący się z szeregów policji i innych służb specjalnych z wielkimi sukcesami w przeszłości. Ich miejsce, jak podkreśla Kamiński, zapełnili starzy, zaufani funkcjonariusze poprzedniego systemu. Co gorsza, w kierownictwie Centralnego Biura Antykorupcyjnego znaleźli się ludzie, wobec których, i tu uwaga, funkcjonariusze CBA prowadzili działania operacyjne. Nominacje na funkcje kierownicze w CBA otrzymały osoby, które były w rozpracowaniu Centralnego Biura Antykorupcyjnego jako osoby podejrzewane o współpracę ze zorganizowanymi grupami przestępczymi o korupcję. Dziś te osoby pełnią funkcje w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, funkcje kierownicze. Dziś Mariusz Kamiński złożył w prokuraturze generalnej pismo do jej szefa Andrzeja Seremeta. Dokument zawiera listę śledztw prowadzonych przez CBA, których jego zdaniem nic się nie dzieje. Są to sprawy naprawdę o dużym ciężarze gatunkowym, gdzie padają nazwiska ludzi obecnej władzy, związanych z wymiarem sprawiedliwości, z policją. Były szef CBA uważa, że obecny rząd zatrzymał walkę z korupcją, a osobistą odpowiedzialność za to ponosi premier Donald Tusk.